Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku słuchaweczki JBL E50BT, ale zobaczcie, cóż to się z nimi stało. Niestety zużyły się tutaj już nasze gąbeczki i najzwyczajniej ta skóra, która trzyma to wszystko w całości, odeszła. Cóż nam pozostaje? Wymienić tylko nasze gąbeczki. Ja zamówiłem już sobie nowe osłonki na nauszniki tutaj słuchaweczek. Przyszły do mnie zapewne prosto z Chin, bo gdzież by to mogło być produkowane. Nie są to oryginalne, ale link w opisie macie do właśnie tych zakupionych gąbeczek. Kosztują w granicach 50 zł i powinny spełniać swoją rolę. Na pewno będą wyglądały bardziej estetycznie niż te oto tutaj nasze słuchaweczki, gąbeczki, które się już zużyły. No i co? Pierwsza rada. Jeśli będziecie ściągać, bo oczywiście musimy zdjąć nasze osłonki na początek, zwróćcie uwagę, w jaki sposób one są zamontowane, bo tutaj kwestia jest niejednoznaczna. Nie jest to tak samo we wszystkich rodzajach słuchawek. Zobaczcie, tu jest takie prowadzenie i podczas ściągania musimy zobaczyć, gdzie, w którym miejscu to prowadzenie się znajduje, tak aby założyć prawidłowo ponownie nasze nowe osłonki słuchaweczek. Także tutaj te właśnie prowadzenie, które się znajduje, ono powinno być do naszych słuchawek, do naszych nowych gąbeczek uwzględnione. Tak? Także ściągamy, to już będzie nam niepotrzebne. Z drugiej strony to samo, ściągnięcie nie jest problematyczne, także tu nie ma żadnej filozofii, aby to ściągnąć, pociągamy. Gorzej jest z założeniem, aby właśnie w ten rancik dokładnie ucelować i w tym miejscu zamontować nasze słuchawki. Ok, mamy ściągnięte, tak to wygląda, co tutaj było problemem. Oczywiście najzwyczajniej pękła tutaj łączenie tych słuchawek, tego spodu, tak, że ta gąbeczka tutaj nam wyszła. Jeszcze ta strona może ok, ale już na drugiej stronie ten spód też tutaj się oderwał, więc no nie nadają się już praktycznie do użytku, a słuchawki bez tych osłonek no są niewygodne i najzwyczajniej nie mamy tego komfortu pracy. Słuchawki są bardzo dobrej jakości, także warto zainwestować sobie w te gąbeczki, aby jeszcze posłużyły, działają cały czas wyśmienicznie, używam już ich kilka lat. Także zakładamy nasze gąbeczki, przykładając tutaj nasz rant i ten brzeg nowej gąbki. Tak jak widzimy, on jest tu też dokładnie przystosowany do naszych słuchawek, także wybierajcie te nauszniki, te osłonki dokładnie do tego modelu, który macie, bo może to się nie różnić nie tylko wielkością, ale właśnie rodzajem tego prowadzenia, ponieważ ten montaż jest różnoraki w różnych słuchawkach. Miałem wcześniej słuchawki Sony, możecie w zakładce wideo sobie zobaczyć opis tych słuchaweczek, tam właśnie też wymieniałem te gąbki, ale to było zupełnie inaczej wyglądało niż właśnie w tych słuchawkach. Także zwróćcie uwagę, jaki model powinien do waszych słuchawek, tych gąbeczek pasować. Także te prowadzenie próbujemy wcisnąć w ten rancik, naciągając lekko od spodu tutaj te nasze nauszniki, tak aby całość tutaj tego prowadzenia wskoczyła w ten rant, który jest dedykowany do właśnie tych osłonek. Także na początek musimy najzwyczajniej to wszystko umieścić na swoim miejscu. Jak widzimy tutaj kawałek, który nie wszedł do końca, musimy to wszystko zweryfikować, poprawić. Sprawdzamy całość dookoła, dosuwamy leciutko i jak widzimy wszystko powinno się ułożyć prawidłowo. Jeśli wszystko jest ok, słuchawki, tu gąbeczki powinny dać się leciutko obracać. Także tak to wygląda podczas założenia. Jak widzicie, nie ma problemu, od razu to lepiej wygląda. Zabieramy się za drugą słuchaweczkę. No i w ten sposób nasze słuchaweczki zyskały nowe życie, także ja uruchamiam je i za chwilę zabieram się
za słuchanie muzyczki. A Was zapraszam na inne moje odcinki do zakładki wideo. Tam znajdziecie produkcje, które już dla Was nagrałem. Życzę miłego seansu i oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górę oraz subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić następnego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!